Halo, Houston. Ja zdecydowałam się na ten projekt dlatego, że trafiłam na odpowiednich ludzi. Z Błażejem, z Maćkiem stworzyliśmy naprawdę fajne trio ludzi, którzy gdzieś tam muzycznie sobie partnerują. Oni czują tę muzykę, są otwarci właśnie na tego rodzaju brzmienia, sami ciągle wymyślają. To jest projekt zaaranżowany wspólnie i wyprodukowany wspólnie. Taka swoboda nam odpowiada, bo możemy też coś od siebie dać do tego. I mogliśmy tych pomysłów trochę swoich umieścić, sprzedać na tym nagraniu i jakby Renata nam na to pozwoliła, więc współpraca super. Często początki utworów, czasami jakieś środkowe części czy końcówki często są improwizowane, czyli jakby wiemy, że w tym miejscu coś może się wydarzyć, coś się może skrócić, coś się może wydłużyć, może coś się zadzieć zupełnie jeszcze innego, więc staramy się w tych miejscach, w których możemy, pozwolić sobie na jakąś odrobinę szaleństwa w postaci improwizacji, na wymyślania jakichś tam na bieżąco riffów czy części z Błażejem, jakby już na tyle się wyczuliśmy muzycznie, że jesteśmy w stanie gdzieś tam razem w tym samym kierunku podążać. No, dopuszczaj. Z tobą tą część zagrał. No to 115 dla równego. Jak to znasz? To jest druga część blizny. To będzie funkcjonowało jako jeden numer. Bardzo zależało mi, żeby na tej płycie pokazać wszystkie te elementy tego żywego grania, tej spontaniczności, tej energii, która jest na koncercie. Ostatecznie jakby zwyciężył pomysł nagrania tego w studio, ze względów technicznych głównie, ale postanowiliśmy nagrać to na tak zwaną setkę. Zastanawiałam się później, czy do niektórych utworów nie dośpiewać jeszcze, czy te wersje, które zaśpiewałam później, byłyby lepsze. Ale w końcu wybrałam te, które były zaśpiewane jako pierwsze. I to jest też coś, czego nie zrobiłabym kiedyś. Ważniejsza jest prawda przekazu, ładunek emocjonalny, niż perfekcja w każdym dźwięku. Ścisz mi ucho moje całe. Znaczy klik, żeby został na tym poziomie. To sobie zrób taki sound, jaki tam ci się podoba, nie? A Jarek mi da. Całą resztę mi ścisz, dobrze? Jarku, to daj mi więcej basu trochę, dobra? Bo jak zaczynam śpiewać, to po prostu zagłuszam sobie resztę. Na którym brzegu stanę prawym czy lewym, nieważne, po drugiej stronie przecież lepiej by mogło mi być. I nie jest to istotne, że wciąż mnie mija. Wiele tutaj jakby szkieletów i pomysłów Maciek przygotował i bardzo dużo tu jest jego jakby inwencji, pomysłów i serca włożone w te piosenki, naprawdę. I myślę, że on miał sporo pomysłów już w głowie, które po prostu nam przedstawił z Renatą i zaczęliśmy je na tych pierwszych próbach jakoś tam ogrywać. Dopracowaliśmy to na koncertach. Patrzyliśmy, jak jest odbiór publiczności, jak nam się to gra, daną piosenkę, czy ona jest fajna, czy nie. I jeżeli nie, to wyrzucaliśmy, zmienialiśmy albo od nowa do niej podchodziliśmy. Próbujemy ten bas dograć? Będą się pojawiać zaśpiewy, dodatkowe instrumenty o zabarwieniu etnicznym. To jest coś, co
jest mi organicznie potrzebne i to pogłębia jeszcze te emocje. Wsłuchuję się w różne utwory wykonawców śpiewających etnicznie, folkowo, korzennie. Szukam gdzieś tam w sobie też tego rodzaju brzmień, emocji i strasznie mi to odpowiada. Widzę, że też chłopaki się zarażają coraz bardziej. Maciek śpiewa od jakiegoś czasu, też nie od początku. Jeszcze w niektórych utworach przynosimy coraz to nowe instrumenty i to żyje. Super, zdaje mi się, że brzmi. Uwielbiam takie dziwolągi. Dogrywałem na gitarze, która miała brzmienie sitaru, pewne partie gdzieś tam, jakieś drugie plany. Korzystałem też z instrumentu, który się nazywa cavaquinho. Jest to mała gitarka pochodzenia brazylijskiego, sopranowa. I korzystałem jeszcze z instrumentu, który przywiozłem kiedyś z Gruzji, z takiej też malutkiej gitarki. A dalej, w następnej części? A może na pół, co? Jak na pół? No zagraj, w dwóch częściach. I koniec, a potem przestroisz. No, to jest szansa, bo tu muszę zmienić się strój. No. To będzie wtedy lepiej, no. Jakby materiał musi się odleżeć. Trzeba umieć wypoczywać w trakcie pracy, żeby mieć więcej siły. Jest git? Robimy od razu tylko drugą wersję, żeby mieć dwie? Tak. Zawsze był konflikt właśnie we mnie między siłą a delikatnością, między kobiecością a potrzebą walki o siebie, o spełnianie marzeń. Teraz jest taki etap wyrównywania sił, świadomości na tyle dużej, że wiem, jakich potrzebuję środków artystycznych, żeby pokazać to, co czuję. Jakiś sposób zapisem tych emocji jest ta najnowsza piosenka. Jakby nie miało być. Która opowiada o tym, że nawet jak coś się kończy, to powinniśmy się cieszyć tym, że było. Że nawet jeżeli związane są z tym bardzo silne emocje, to bez nich bylibyśmy niepełnymi ludźmi. Mówią, że nie warto wchodzić. Jest to piosenka, którą w pewnych momentach życia było mi strasznie ciężko śpiewać. I wtedy paradoksalnie było jeszcze jakby cieplej ze strony publiczności. Okazywało się, że wielu ludzi przeżywa podobnie i myśli tak samo. Stwarzało się coś w rodzaju przeciwnej wspólnoty, że to jest prawda, którą przeżywa tak naprawdę, jeżeli nie cała ludzkość, to większość. Ciąg dalszy, ciąg dalszy. Tak, teraz druga zwrotka. Jestem bardziej fanem Renaty jako osoby. Jak już ją bliżej poznałem, jak trochę się dotarliśmy i każdy z nas wie, jaka ta druga osoba jest, bardziej jako bliskiej osoby jestem jej fanem niż jakiejś jej tam twórczości i jakiejś tam... Bo to robimy po prostu razem i ten. Natomiast jest świetną osobą. Jesteśmy razem oficjalnie tutaj, TVN Style. Gdzie mi z dupą? Idź tutaj. Przez miłość. I wszystkie dzieci są not nasze. Not war, peace, make love, not war. Tylko moje są tylko moje. No to do roboty. Idź tam do tego.